Liderzy opinii w internecie mają po pierwsze dostęp do społeczności, która bardzo im ufa. I kiedy bloger albo youtuber albo inny influencer mówi o organizacji pozarządowej, to mówi o niej swoim językiem do swoich czytelników i do swoich odbiorców, czyli trochę jak do swoich przyjaciół. I to jest olbrzymia przewaga w takiej komunikacji, że opowiada nam o organizacji znajomy, a nie ta sama organizacja o sobie. I to jest pierwsza podstawowa zaleta, którą organizacja może otrzymać od współpracy z blogerem. Współpraca, by blogera, youtubera, innych liderów opinii z organizacją pozarządową, najlepiej jeśli opiera się o taki model czterech korzyści. Pierwsza korzyść to wartość dla organizacji, bo otrzymuje zasięg lidera opinii, bo otrzymuje zaufanie jego społeczność. Druga korzyść to korzyść dla blogera czy youtubera, bo może zrobić coś dobrego. Może też czasami zyskać wizerunkowe, jeśli współpracuje z organizacją pozarządową, bo zmieniamy świat i to jest fajne. Zyskują czytelnicy, bo otrzymują jakąś wartościową treść i wartościowe informacje. No i na samym końcu, ja myślę, że to jest najważniejsze, zyskują beneficjenci danej organizacji pozarządowej. Czy to jest organizacja charytatywna, czy organizacja kulturalna, zawsze tam jest jakiś beneficjent. Ktoś, komu te działania mają służyć. Więc jeśli jest cztery razy wygrywam, no to super, to możemy się tylko cieszyć sukcesem takiej współpracy.